Cześć. Tematem tego edukastu będzie rewolucja rosyjska. Na samym początku omówimy przyczyny wybuchu rewolucji, następnie przejdziemy do samej rewolucji lutowej, omawiając ją dokładniej. Omawiać będziemy także rewolucję październikową, a także skupimy się na charakterystyce bolszewików, by na końcu przedstawić wojnę domową w Rosji, jej przebieg i zakończenie. Klęski Rosjan na froncie I wojny światowej skompromitowały rządy carskie. W kraju panował głód. W marcu 1917 roku w Piotrogrodzie doszło do wielkich strajków i manifestacji robotniczych, które objęły cały kraj. Służby porządkowe nie były w stanie zapobiec szerzeniu się strajków. Domagano się zakończenia wojny i likwidacji caratu. 10 marca 1917 roku rozpętało się powstanie. Arsenał został zdobyty, a wojsko odmówiło strzelania do tłumu. Dnia 15 marca abdykował Mikołaj II, car Rosji. Rząd tymczasowy przejął władzę w państwie, Rosja natomiast stała się republiką z systemem dwuwładzy, rządu tymczasowego z księciem Georgijem Lwowem na czele oraz Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Wydarzenia te nazwane zostały w historiografii rewolucją lutową, ponieważ według kalendarza juliańskiego, który wtedy w Rosji obowiązywał, działo się to właśnie w miesiącu lutym. Rząd tymczasowy posiadał słabe poparcie w przeciwieństwie do Rady, która była wybierana bezpośrednio przez chłopów, robotników, żołnierzy i marynarzy. Chaos w Rosji wykorzystali Niemcy, którzy pomogli w powrocie ze szwajcarskiej emigracji Włodzimierzowi Iliczowi Leninowi. Bardzo popularne stały się jego tezy kwietniowe, ogłoszone po powrocie do kraju. Mówiły one o zakończeniu wojny, upaństwowieniu fabryk i ziemi, zniesieniu rządu tymczasowego, zamiany rewolucji burżuazyjnej w socjalistyczną, tak aby cała władza dostała się w ręce rad. Bolszewicy, prowadząc demagogiczną propagandę, zyskiwali coraz większą popularność, a dowodzeni przez Lwa Trockiego zaczęli powoli kontrolować rady, przygotowując się do przejęcia władzy. Okres dwuwładzy nie przyniósł poprawy sytuacji. Panował chaos i głód. Dlatego w nocy z 7 na 8 listopada 1917 roku w Petersburgu bolszewicy dokonali przewrotu, atakując Pałac Zimowy, siedzibę rządu tymczasowego. Początkiem starć był sygnał dany wystrzałem z krążownika Aurora. Opanowano punkty strategiczne, takie jak stacje kolejowe i elektrownie. Premier Aleksander Kierański zbiegł. Wydarzenia te przeszły do historiografii pod nazwą rewolucji październikowej. Cała władza praktycznie przeszła w ręce delegatów. Przewodniczącym rady został Włodzimierz Lenin, natomiast członkami zostali wyłącznie bolszewicy. Rewolucja październikowa zapoczątkowała dyktaturę bolszewików w Rosji. Jednak władza ograniczała się do głównych ośrodków przemysłowych. Nowy rząd wydał dekrety o pokoju, zakończono wojnę i bez aneksji i kontrybucji, i o ziemi, przekazano ją chłopom. Wprowadzono kalendarz gregoriański. 3 marca 1918 roku podpisano pokój w Brześciu z państwami centralnymi. Kraj pogrążył się w wojnie domowej. W marcu 1918 roku w Murmańsku, Władywostoku i Archangelsku wylądowały wojska angielskie i innych państw ententy. W maju wybuchła wojna pomiędzy czerwonymi, bolszewicy, a białymi, oficerowie armii carskiej wspierani przez ententę. Rada Komisarzy Ludowych wydała we wrześniu dekret o wprowadzeniu czerwonego terroru. Były to masowe prześladowania przeciwników Lenina i jego towarzyszy. Z 16 na 17 lipca bolszewicy zamordowali cara Mikołaja II Romanowa i jego rodzinę. Wojna domowa trwała do 1922 roku i zakończyła się całkowitym przejęciem władzy przez bolszewików i wprowadzeniu dyktatury proletariatu. Podsumowanie. Przyczyną wybuchu rewolucji w Rosji były niepowodzenia na froncie I wojny światowej, co doprowadziło do licznych manifestacji. W 1917 roku, 10 marca, rozpoczęła się rewolucja lutowa.
Car Mikołaj II abdykował, a rząd tymczasowy przejął władzę razem z Radą Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Do Rosji przybywa w tym czasie Włodzimierz Ilicz Lenin, którego hasła o zakończeniu wojny, upaństwowieniu fabryk i ziemi trafiają na podatny grunt, dlatego bolszewicy, którym przewodniczył, uzyskują poparcie robotników i chłopów. W nocy z 7 na 8 listopada rozpoczyna się rewolucja październikowa. Cała władza przechodzi w ręce bolszewików, jednak wojna domowa trwać będzie do 1922 roku i zakończy się całkowitym sukcesem Lenina.